Co należy ugotować dziewczynie, żeby się oddała na trzeźwo? Przede wszystkim trzeba mieć ładne mieszkanie, Kuba. No to mam, błagam, Madzia, no wiesz, co jak co, ale ja w grotach nie mieszkam. Ale taka grota załatwia lepiej dziewczynę. Mnie załatwia, mój mąż mnie załatwił grotą. To znaczy co, że on cię, chodź do mnie do groty? Nie, tam się oświadczył. Zaprosił cię do groty? No ja tam cały czas mieszkałam, cały weekend. Wiesz, ja, cybarytka, burżuła, wiesz, i tak dalej. Ale tam co, przyszedł do groty w skórze? I mieliśmy moja, skórę na, nie, mieliśmy skórę na łóżku, się tym przykrywaliśmy. Naprawdę? Tak. Wziął cię na grotę? I na ogień przy naszym łóżku, tak, w grocie. Wziął mnie kompletnie w grocie i on tam się zaczął. Tadeusz, jesteś dzieckiem jaskini. Dokładnie, dobrze ziemi to ująłeś. Jesteś dzieckiem ziemi. Dlatego cały czas chodzi po burakach. No, no, i sprzedaje buraki ludziom. Ale słuchaj, bo co najszybciej na przykład... Co należy ugotować, żeby wprowadzić taką naprawdę erotyczną, nie mówię o wulgarnej, ale o erotycznej atmosferze? Zapraszam dziewczynę, mam teraz dziewczynę, mam fajną kuchnię, dużą. Co powinienem zrobić, żeby ją uwieść? Zrobić sałatę. Sałatkę? Która będzie pyszna i erotyczna. Ale co, no to co mam tą sałatkę? No co mam tam, zapraszam, penisem mieszać? Modlić się do niej, modlić się. Modlić się, zrobić taki winigret, że jak zagęszczasz ten winigret, on zaczyna być gęstszy. Jezus, i gęstszy. Zaczyna emulgować. No mam zwód, pomodoro, no. Trochę podobny do majonezu. Winegre. A potem taki majonez, wszystkie odgłosy dowolne. Dobrze. Nawet nie wiesz, jak to brzmi. Będziesz wiedział w następnej serii Sexy Kitchen. No właśnie, bo czy to nie jest trochę naciągane? Bo... Nie. Ty kiedyś powiedziałaś, że... Odgłosy w kuchni, jak ja na przykład gniotę ciasto, no, na dużym drewnianym stole. Tak. Chcesz posłuchać, jak to tak brzmi? Tak. To nie brzmi, bo to jest jakieś szklane. To jest szklane. Ale na drewnianym to brzmi. Ale tu masz drewniany ten, no. No to też nie brzmi, bo to co? Ale to jest... I nagle...